Hackathon dla zdrowia to jednodniowy maraton projektów o zdrowiu. Zaprosiliśmy 6 zespołów z Białegostoku, ze szkół średnich. Tworzymy tu doskonałe warunki do tego, aby ich kreatywność mogła eksplodować i w efekcie tak naprawdę celem tego hackathonu jest stworzenie kampanii społecznej, która będzie mówić o zdrowiu przez młodych ludzi dla młodych ludzi. Zdrowie społeczeństwa, zdrowie nas wszystkich będzie zależało od was. Styl życia wykupa się bardzo wcześnie. Takie osoby jak my nie wiedzą, jak do was dotrzeć. Tylko już lepiej spytać niż was. Więc liczymy na wasze głowy, na wasze pomysły, na waszą inicjatywę do tego, abyśmy wszyscy byli bardziej zdrowi. Zadaniem uczestników hackathonu jest stworzenie koncepcji kampanii społecznej, która będzie mówiła o ważnych aspektach związanych ze zdrowiem. Mamy tutaj do czynienia z bardzo fajną synergią, dlatego że naszą rolą, rolą mentorów i organizatorów jest pokazanie młodym ludziom, jak taką kampanię się tworzy, jak się ją buduje. To jest bardzo cenny wgląd w to, jak młodzi ludzie myślą, jak mówią o zdrowiu, na co zwracają uwagę i to świetny wkład w to badanie. Nazywamy się Ceratopsy i to jest nazwa dinozaurów. Ogólnie Ceratopsy na początku swojego istnienia nie były do końca poważanymi dinozaurami w świecie dinozaurów, ale z czasem stały się bardziej poważane i tak naprawdę każdy z nas jest trochę Ceratopsem w mojej opinii. Chcemy pokazać, że nawet te niepozorne, małe istoty mają też coś do powiedzenia i są ważne. Dzisiaj pracujemy nad kampanią społeczną, która będzie miała na celu rozszerzyć wiedzę o kompulsywnym objadaniu się, bo bardzo dużo osób mają ten problem i Maciek z Kasią szukają różne filmiki stokowe, a Gabrysia tutaj montuje również ten filmik. Tego typu forma, jaką jest hackathon, jest świetna, dlatego że nie jest to słuchanie wykładów, nie jest to praca indywidualna, ale to jest praca w grupie i dzięki temu uczą się znacznie więcej niż na pierwszy rzut oka się wydaje. W Białystok Plus badamy zdrowie mieszkańców naszego miasta w wieku od 20 do 80 roku życia. Wybieramy losowo 10 tysięcy ludzi, zapraszamy ich w okresie 5 lat do badań, a potem co kolejne 5 lat powtarzamy te badania. Na pewno zmieni oblicze naszego miasta, ponieważ pozwoli lepiej, dokładniej planować zachowania zdrowotne, podpowiadać ludziom, na co powinni zwrócić uwagę podczas codziennych badań, codziennego funkcjonowania. Dlaczego design thinking? Uczymy się tu dzisiaj i pracujemy metodą, która pozwala tak płynnie przechodzić od poszerzania perspektywy do jej zwężania i daje dzięki temu szansę zarówno na myślenie kreatywne, jak i na myślenie, które jest blisko użytkownika, a tego właśnie chcemy przy projektowaniu kampanii społecznych. Żyjemy w świecie ogromnych zmian. Mamy technologie, które jeszcze 20 lat temu kosztowały kilkadziesiąt milionów dolarów. A dzisiaj mając to i mając komputer, możemy pisać programy, korzystać z sztucznej inteligencji i rozwiązywać konkretne problemy, takie jak rozwiązują uczestnicy tego hackathonu. Ask, ale kiedy pytanie to, czy ta nazwa? Ja też mam prawo czuć. To nie wiem, gdzieś tam pogrzebaliście jakieś badania, czy to była jakaś historia? Zdrowe, szczęście po prostu, ale zdrowe, no zdrowe. Przede wszystkim zdrowie, zdrowie. Dziękuję. Ukazuje się bardzo ważne pytanie, a jak tam twoje zdrowie? Ja? Która pierwsza się działa? Mam poczucie, że mogłybyście złamać pewien schemat. Ta kola, gdyby nie ta kola, prawdopodobnie już bym zemdlała. Chciałam powiedzieć, że ja sobie zaznaczyłam, moim tutaj mam mnóstwo notatek, które porównam. Na tym na pewno jesteśmy pod wielkim wrażeniem tego, jak obserwowaliśmy